Dzień dobry wieczór Państwu. Jesteśmy właśnie na połączeniu z Łukaszem. Kolejny wywiad z Łukaszem Cieślakiem, redaktorem radia pełnosprytni.pl. Zapraszam na tą stronę. Witam Panie Dobry Łukaszu. wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja sprawdzę jeszcze na mikserze, czy dobrze mnie słychać. Ze mną może być problem, ponieważ ja Tak? ostatnio coś nie domagam głosowo, ale myślę, że tutaj wszystko jest ok. Panie Łukaszu, rozmawiamy z Łukaszem Cieślakiem. Powiedzmy sobie, czym jest problem, jeśli wybrałby Pan się na koncert, który odbędzie się w Starym Koninie? No, nie ma kibelków. Nie ma kibelków, a Panu jest potrzebny specjalny kibelek, tutaj Panu nie wystarczy? No nie wystarczy, ponieważ żeby wejść do toi toja, jak to się popularnie mówi, czyli tak zwanej Sławojki, to trzeba mieć, trzeba być zwinnym, a osoba niepełnosprawna czy osoba na wózku no nie jest w stanie wjechać. Potrzebuje jak zwykle pomocy, tak, a nie zawsze jest możliwość, możliwość, tak, no, nie ma takiej możliwości, no, zawsze bym musiał jeździć z obstawą, z opiekunem czy z wolontariuszem, a przecież jesteśmy wolni, możemy sobie jeździć na koncerty, kiedy chcemy, a nie prosić się zawsze wolontariuszy, prawda? Znaczy to jest ograniczenie wolności, nawet taki brak toalety, proszę Państwa, zauważmy, że... To nie chodzi tylko o mnie, ale o wielu no innych. Nie, no oczywiście ja nie mówię tylko, że tak, tylko tak. O Pana chodzi tutaj, ale o osoby, które po prostu są osobami, które są uzależnione od na przykład wózka i wtedy osoba musi być, która pomoże. Dobrze, ale jeśli nie ma toalety, a nie ma toalety odpowiedniej w Starym Koninie, zaznaczam, i tutaj właśnie o tym chcemy rozmawiać, to niestety osoby, które przyjadą na koncert, są w potrzebie, to są skazane tylko na podróż do własnego domu z powrotem, ewentualnie nie wyjeżdżanie z domu właśnie na ten koncert, ponieważ... No, nie. Albo po prostu najzwyczajniej w świecie, no, nie będę kończył. No to jest po prostu żałosne, że tak się dzieje w mieście Konin. Niby bardzo duże miasto, niby obietnice były od 4 lat, ale cały czas ta obietnica nie jest spełniona. Swego czasu, proszę Państwa, była toaleta przystosowana w Starym Koninie na dworcu autobusowym, ale niestety już dworca autobusowego PKS Konin nie ma i nie będzie, zaznaczam. Nie będzie też toalety przez najbliższy przynajmniej rok czasu. I tutaj apel do prezydenta miasta, do nowych radnych, którzy będą teraz prawdopodobnie po 16 listopada. Pomyślcie troszeczkę bardziej konkretnie, jeśli chodzi o właśnie osoby niepełnosprawne, które chciałyby, żeby toaleta była w tym Starym Koninie. Ja już nie mówię o osobach, które jakoś sobie tam poradzą w jakiś tam sposób, powiedzmy. Tak, ale... bo po prostu ja byłem, słuchajcie, w takiej toj, jak wchodzi tam osoba z, no nie jesteś w stanie wjechać wózkiem, trzeba mnie podnieść, trzeba mnie wstawić do tej toj, ewentualnie jakoś pomóc wmanewrować się, już nie mówię o podtrzymaniu się czegoś takiej toj, która nie należy do najczystszych. Także, no, dramat. Tutaj mogę ze swojej strony tak się wypowiedzieć. Mam nadzieję, że się nikomu nie narażam. Nie, tutaj nie chodzi po prostu o to, żeby kogokolwiek torpedować. No, fakt jest faktem, tak, nie ale ma po problemu. Prostu to jest jakby najzwyczajniej w świecie potrzebne. To jest potrzebne, a teraz kandydaci na radnych i na prezydentów niech zaczną się wreszcie starać. Tutaj obietnice, które będą składane podczas kampanii, będą konkretnie rozliczane. Skończyło się babci, za przeproszeniem, sranie. Panowie i panie, skończyło się babci sranie. Teraz będziemy po prostu starali się naciskać i rozliczać was z każdej obietnicy. To nie będzie tak, że następne 4 lata będziecie sobie bąblować i ja nie będzie również, tego. Bo już
Mieszkam w Koninie już od dobrych kilku lat. I też naprawdę zaczynam się temu wszystkiemu przyglądać. A mnie jest po prostu wstyd za taką sytuację, że nie może pan przyjechać często na koncert, zdając sobie sprawę z tego, że niestety, ale nie ma zapewnionych toalet publicznych, nie może pan czuć się bezpieczny, a też ograniczenie wolności, jeśli chodzi właśnie o taką sferę życia. I tutaj bardzo mi przykro, że tak jest, ale niestety, tak jest. Jest i takich, a nie innych mamy zaradnych i gospodarzy. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Dziękuję panie Łukaszu za wywiad i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, cześć. Dobranoc.